Siemanko, handluj tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi. Taki mały update do poprzedniego filmiku, do filmiku dotyczącego tego właśnie samochodu, czyli Peugeota 407, którym rzekomo miałem dwie stuczki, gdzie podpisałem się również rzekomo ja na oświadczeniu jako sprawca szkody. Tymczasem ten samochód nie opuszczał terenu posesji, nigdzie nim nie jeździłem, na pewno nie byłem 160 km od miejsca zamieszkania i na pewno nie miałem dwóch stuczek. Także tam opisana jest dość dokładnie ta cała historia, kiedy to PZU trochę tak dziwnie zagrało, kiedy to policja niby coś robi, ale też nie daje żadnych informacji odnośnie tego, czy sprawa się toczy, jakie są dalsze etapy tego właśnie postępowania odnośnie mnie i w sumie tego samochodu też pośrednio. Także zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ tam też, jeżeli chodzi o różne komplikacje, no to chodziło na pewno o to, że straciłem na pewien czas prawdopodobnie część zniżek na ubezpieczenie OC, a przy kilkunastu samochodach na placu, no to wiadomo, że jest to taki strzał, kolokwialnie mówiąc, po kieszeni. Chodziło też o to, że wiadomo, samochód był użyty, prawdopodobnie może nie tak typowo użyty, ponieważ samochód, jak już mówiłem, fizycznie się stąd nie ruszał, ale dane tego samochodu i moje dane zostały skradzione, czyli mamy tutaj do czynienia z takim przestępstwem kradzieży danych i posługiwania się tak naprawdę czyimiś danymi, ponieważ tutaj nie chodzi tylko o tablice rejestracyjne, o numer nadwozia, o numer polisy tego właśnie Peugeota, ale też o moje dane. Ktoś tam też podrobił mój podpis, co też, jakby nie patrzeć, już podlega, wiadomo, co tutaj dużo mówić. Ktoś podpierdzielił bezczelnie moje dane i podrobił mój podpis, także na tym już można skończyć, ale co jeszcze? Ja tutaj wspomniałem o numerze VIN, tego właśnie samochodu, który również podany był w ogłoszeniu, ponieważ tam widoczne były tablice rejestracyjne, podany był numer identyfikacyjny właśnie tego pojazdu, czyli numer nadwozia, zwany dalej numerem VIN. I co z kolei, czym to może poskutkować? To jest 24-letni samochód. 20-letni, przepraszam. To jest 2004 rok, mamy 2024. Jak nic, wychodzi, że ten samochód ma 20 lat. Ale co w przypadku, gdybym wystawiał 3-2-letni samochód, może 5-latka jakiegoś? I teraz, załóżmy, wystawiamy go na sprzedaż, taki właśnie swój samochód. Sprzedajemy go. Ktoś kupuje bezwypadkowy samochód od nas, tak? No i po pewnym czasie sprawdza sobie historię pojazdu na jednej z tych właśnie stron, na jakiś tam, dobra, już nie będziemy tutaj jakoś szczególnie się, wiadomo, jakie są strony te takie najbardziej promowane do sprawdzania historii pojazdu. I też oczywiście dane właśnie, bo ja tego nie sprawdziłem, ale sobie za chwilę sprawdzę, ewentualnie tutaj wrzucę, jeżeli coś się pokaże w cepiku, czy jest jakaś odnotowana stuczka, jakiekolwiek zdarzenie odnośnie tego właśnie konkretnego Peugeota. Czy to jest w cepiku, lub też, no tutaj już nie będę sprawdzał na tych płatnych stronach, bo to by się trochę mijało z celem, ale jeżeli odnośnie tego Peugeota coś zostało odnotowane, chociaż tutaj wiem, że może te dane jeszcze nie zostały przekazane do cepiku, ponieważ tam się ten status sprawy cały czas zmienia, także tak naprawdę może nie zapisaliby, co zostało uszkodzone, ale mogliby odnotować na przykład, nie wiem, uszkodzenie elementów nośnych, konstrukcyjnych, nie wiem, jak to się w ogóle wpisuje, bo staram się nie kupować takich samochodów, które miały jakieś wpisy ze względu właśnie na utrudnioną odsprzedaż. No i ktoś, nie wiem, wy może jako właściciele takiego 3-letniego samochodu sprzedajecie takie auto komuś. Załóżmy, że nie zauważyliście, że była jakaś taka sprawa, mieliście w jakimś innym towarzystwie ubezpieczeniowym, dostaliście list, który zgubił listonosz, czyli tak de facto go nie dostaliście. Nie wiecie po prostu, że wasz samochód rzekomo brał udział w jakichś dwóch stuczkach, no i wy też prowadziliście ten samochód, tak? Czyli tak identycznie jak w tej sytuacji, którą ja opisuję na własnym przykładzie. No i trafia właśnie taki raport z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które wpisuje, że uszkodzone było na przykład na podstawie oświadczenia, które też wy w teorii podpisaliście, uszkodzona była lewa strona, powiedzmy, pojazdu.
No i jest wasz podpis, wy się z tym zgadzacie, wyceniona zostaje naprawa drugiego samochodu. Tutaj jest troszeczkę może inaczej, ponieważ taki 4-letni, 5-letni samochód, no raczej na pewno ma autokasko, także też tutaj naprawa poszłaby właśnie z tego autokasko. No ale nawet jeżeli będzie to starszy samochód, bo tutaj już wiek tak naprawdę nie gra aż takiej roli, ale może się okazać po czasie, że jeżeli wy sprzedacie właśnie taki samochód, no to nowy nabywca do was dzwoni i mówi: panie Iksiński, pani Iksińska, sprawa jest taka, kupiłem od was bezwypadkowy samochód, co prawda on jest sprawdzony, faktycznie tutaj prawdopodobnie lewa strona została wymieniona cała w kolor, coś tutaj się musiało zadziać, ponieważ ja mam wpis, że ten samochód jest powypadkowy i że miał dwie jakieś stuczki. No i co? No i wy baraniejecie, tak samo jak ja zbaraniałem, bo w momencie, kiedy właśnie zobaczyłem maila odnośnie tego, że mam niby jakąś stuczkę, a wiem, że czegoś takiego nie było, no i wy możecie mieć też problem z tego tytułu, ponieważ teraz te przepisy się na tyle pozmieniały, że ktoś może tak naprawdę na podstawie tych danych dochodzić jakichś swoich racji w sądzie. No i wy po prostu traficie do sądu przez to, że źle coś tam zostało wpisane właśnie w bazie, jeżeli chodzi o taki pojazd. I mało tego, to jest taka sytuacja czysto hipotetyczna na jakimś świeższym samochodzie, ale z tego co wiem, ponieważ jestem na kilku takich messengerowych grupach, no i tam raczej są takie sprawdzone rzeczowe informacje i też były właśnie przypadki samochodów prywatnych, kiedy ktoś handluje samochodami, ale miał prywatny samochód praktycznie od nówki i okazuje się, że odnotowana na nim jest jakaś szkoda, której wcześniej nie było, która powstaje właśnie podobno w czasie użytkowania, czy też kiedy samochód jest w posiadaniu tego właśnie handlarza, on go chce sprzedać, a tam się okazuje, że jakieś kwiatki wychodzą. I teraz jest takie odkręcanie, klient wiadomo, nie kupi takiego samochodu, wy już dostajecie łatkę bandyty, oszusta, złodzieja, no a tymczasem okazuje się, że jesteście niewinni, no bo tak też może być. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o pewne rzeczy, które są tymi nowoczesnymi przepisami, tak, tą ochroną właśnie konsumenta. Zresztą poniekąd się z tym zgadzam. Ja kupując właśnie takie starsze samochody, nawet nie byłoby sensu, żeby w samochodzie, który tak jak ten ma 20 lat i kupiłbym go powiedzmy pukniętego gdzieś przodem czy zarysowanego bokiem, nie byłoby sensu go naprawiać. To by się po prostu mijało totalnie z celem, jeżeli chodzi właśnie o takie auto, ale w przypadku jakiegoś świeższego już mogłyby być takie podejrzenia. Chociaż mam jeden samochód, stoi właśnie tam. Tam jest też taka dość ciekawa historia i faktycznie to auto kupiłem przeszerowane bokiem po barierce, zresztą od kuzyna, także to jest jedyny samochód, który mam, natomiast jego powypadkowość też jest taka, ponieważ tutaj ingerencja będzie tylko i wyłącznie w tylny błotnik, a cała reszta no to są elementy wymienne i taki po prostu jest ten właśnie samochód. Ale możemy grubo popłynąć, jeżeli takie właśnie dane trafią do jakiegoś raportu, czy też właśnie do zwykłego cepiku, a tu się okazuje, że ten samochód nie brał udziału w żadnej kolizji, ale papier pokazuje jedno, my mówimy drugie, no i tutaj potencjalny kupujący prawdopodobnie zawsze uwierzy temu, co jest w takiej rządowej bazie, w rządowej właśnie systemie, czy też w jakiejś płatnej bazie danych. Także my tutaj niestety, ale będziemy na takiej gorszej, przegranej pozycji. Także sprawdzajcie korespondencję, odpisujcie na wszystko, trzymajcie po prostu rękę na pulsie, ponieważ nigdy nie wiadomo, co może nas spotkać, a przykład tego właśnie Peugeota i tej sytuacji, kiedy to miałem podobno dwie stuczki 160 km od miejsca zamieszkania samochodem, który jest towarem handlowym i nie jeździ na co dzień, no to pokazuje, że tak naprawdę zadziać może się wszystko. Także jeżeli chodzi o jakieś update'y, będę informował, a to jest taki mały suplement do tego właśnie pierwszego filmiku odnośnie numeru VIN, którego podawanie w ogłoszeniu, jak widać, nie zawsze jest dobrą rzeczą, chociaż jest tak bardzo tutaj przez ludzi lubiane.